Wracamy do naszych wspomnień. Najlepszych, czasem najważniejszych, czasami najciekawszych, raz wygranych, a raz przegranych, występów polskich zespołów w europejskich pucharach. Dzisiaj dekada lat 70. Lata 70. w futbolu z lekkim wjazdem w kolejną dekadę to bodaj jedyny czas w historii naszej piłki, kiedy mogliśmy się czuć piłkarską potęgą. Samych orłów górskiego, bez cienia przesady, zazdrościł nam świat. Kadra Jacka Gmocha jechała w 1978 roku na mundial do Argentyny jako jeden z faworytów do złotego medalu. Nawet jak przegraliśmy eliminację do Euro, to w grupie śmierci z Holandią i Włochami, a tę Holandię z Johanem Cruyffem lejąc 4-1 na Stadionie Śląskim. Reprezentacja reprezentacją, ale pytanie, czy w europejskich pucharach powinniśmy osiągnąć wtedy więcej? Gwiazdy kadry, wówczas światowy top, mogły wyjechać z kraju dopiero po 30. Nikt nie rozkupywał drużyn po pierwszym sukcesie. Nie było też przecież tak, iż między najlepszymi a ligowymi średniakami była jakościowa przepaść. Liga naprawdę pękała w szwach od talentów. Wymowne, że łódzki klub sportowy, choć miał w swoim czasie jednego z najlepszych bramkarzy świata w osobie Jana Tomaszewskiego, choć miał super talent Stanisława Terleckiego, sięgającego po nagrodę odkrycia roku wspólnie ze Zbigniewem Bońkiem, choć miał czołowych piłkarzy polskich w osobach czy Mirosława Bulzackiego, czy Marka Dziuby, czy Henryka Miłoszewicza, nie osiągnął praktycznie nic. Konkurencja w lidze była szalona. Oto pucharowe mecze tamtej dekady, które z różnych przyczyn chciałbym Wam przypomnieć. Nie wybieram wyłącznie zwycięstw, bo kto wie, może o tej dekadzie wciąż mówią porażki niż wygrane. Mówią więcej. Dla porządku biorę pod uwagę mecze w latach 71-80. Beroe Stara Zagora Arka Gdynia, 1979 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. Zazwyczaj, gdy polskie drużyny przegrywają z zagranicznymi, przyczyna nie jest żadną tajemnicą. Okazały się słabsze i koniec pieśni. Narzekanie na arbitrów częściej niż rzadziej bywa tanią wymówką. Ale nie mówmy też, że nigdy polski zespół nie został przekręcony. Zawsze się zastanawiam, jak potoczyłyby się losy Wisły Kraków, gdyby sędzia nie zabrał jej awansu do Ligi Mistrzów. Bramka Marka Pęksy na wyjeździe z Panathinaikosem była przecież prawidłowa, wszyscy to wiedzą. Wisła w Atenach to oczywiście historia względnie młoda, jeszcze pewnie o niej opowiemy. Natomiast dwa sławne przypadki okantowanych w latach 70. Polaków wiąże się z tą samą miejscowością, Stara Zagora. Na zawsze będzie ona symbolem przekręconych biało-czerwonych. Zaczęło się jeszcze w 1972 roku, kiedy walcząca o Igrzyska Olimpijskie, wygrane później, reprezentacja Polski Kazimierza Górskiego mierzyła się w Starej Zagorze z Bułgarami. Rumuński sędzia Wiktor Padureanu drukował bezceremonialnie, podarowując karnego Bułgarom, wyrzucając lubańskiego z boiska, nie uznając bramki Jana Banasia, a uznając gola Bonewa z kilkumetrowego spalonego. Arka, gdy kilka lat później wylosowała Beroe Stara Zagora, była faworytem dwumeczu w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów. Najpierw wygrała u siebie 3-2, choć mogła wyżej. Niestety w Bułgarii przegrała 0-2, a grecki arbiter wydatnie się do tego przyczynił. Bułgarzy praktycznie uprawiali w tym meczu połączenie sztuk walki z futbolem, a sędzia nie reagował. Dla pokręconej równowagi jakiekolwiek stykowe zajście, w którym brał udział polski zawodnik, było dyktowane na rzecz Bułgarów. Pierwszy gol – ewidentny spalony. Drugi – po zagraniu ręką. Wszystko na przestrzeni kilku minut. Mecz nie był transmitowany, nawet nigdzie nagrywany, więc sędzia był praktycznie bezkarny, a twardych dowodów brak. Trener Czesław Boguszewicz po latach wspominał, że zaliczka z pierwszego meczu nie miała kompletnie żadnego znaczenia, bo gdyby Bułgarzy potrzebowali wygrać 5-0, to na pewno by tyle wygrali. Można powiedzieć, że arbiter był uczciwy, ale jak sędzia Jaskuła w piłkarskim pokerze. Bolonia Gwardia Warszawa, 1974 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. Gwardia jest doskonałym przykładem tego, o czym mówiłem. Czysto piłkarska jakość naszego futbolu nie kończyła się na orłach górskiego. Było potężne zaplecze. Gwardia oczywiście nie była piłkarskim popychadłem, ale potęgą też nie była. Miała swojego reprezentanta w brązowej drużynie w RFN-ie w 1974 roku. Miała. I to jakiego? Władysława Żmudę. Ale tenże Żmuda w kolejnym sezonie grał już w Śląsku, więc Gwardii w dwumeczu z Bolonią pomóc nie mógł. A jednak ta Gwardia, przechodząca już częściowy demontaż kadry, pokonała Włochów, zwycięzców Coppa Italia. Dwoił się i troił Giuseppe Savoldi. Capocannoniere Serie A sezonu 72-73. Ale młodziutki Stanisław Terlecki i spółka okazali się lepsi. Co więcej, przeszli test charakteru, bo po 2-1 u siebie i porażce w takim samym stosunku na wyjeździe wygrali serię jedenastek. Wisła Kraków, Celtic Glasgow, 1976 rok, Puchar UEFA.
Jock Stein to trenerska legenda światowego futbolu. Pierwszy trener, który poprowadził brytyjski klub do triumfu w Pucharze Europy, ogrywając w 1967 roku w finale Grande Inter Helenio Herrery. Żaden ranking szkoleniowców wszechczasów bez Szkota się nie obędzie. To jego statua znajduje się przed Celtic Park. Ale co wystarczało na Helenio Herrere, nie wystarczyło na Aleksandra Brożyniaka. W 1976 roku Celtic Steina zmierzył się z Wisłą Kraków w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. W barwach szkockiego giganta choćby Kenny Dalglish. Ale trzeba przyznać, że Wisła miała ferajne miejsce tej ziemi. Antoni i Henryk Szymanowscy, Kazimierz Kmiecik, Marek Kusto, Adam Nawałka, Zdzisław Kapka, Henryk Maculewicz, by wspomnieć tylko kilku. Reprezentanci Polski. Szkocki trener zlekceważył Wisłę. Nie pofatygował się do Polski, by zobaczyć białą gwiazdę w akcji. Twierdził, że na Celtic Park spokojnie wygra 2-3 bramkami i to mu wystarczy. W Szkocji jednak Wiślacy zrobili wynik 2-2, a u siebie udokumentowali klasę, wygrywając 2-0 po dwóch bramkach Kmiecika, którego po tym meczu w Szkocji ochrzczono mianem polskiego Cruyffa. Celtic oczywiście wówczas nie był już tak mocny jak jeszcze dekadę wcześniej, ale też nie przesadzajmy, rok wcześniej dotarł do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. 3 lata wcześniej do czwórki najlepszych drużyn Starego Kontynentu. I dziwi tylko lekceważenie ze strony Jocka Steina, dla którego nie była to pierwsza klęska z Polakami. Prowadząc bowiem Szkocję w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1966 roku przegrał u siebie 1-2, a z Warszawy wywiózł zaledwie remis. Real Stal Mielec, 1975 rok, Puchar Europy. Stal nigdy nie była mocniejsza niż w latach 70. Miała w swoich szeregach Grzegorza Latę, króla strzelców mundialu. Miała Jana Domarskiego, jednego z bohaterów meczów na Wembley w 73. Miała rzecz jasna Henryka Kasperczaka, pierwszoplanowego pomocnika Orłów Górskiego. Wspominam tylko o ikonach, bo ta trójka była otoczona szeregiem świetnych graczy, takich jak Hnatio czy bramkarz Kukla. Ta drużyna w sezonie 75-76 dotarła do ćwierćfinału Pucharu UEFA, gdzie po wyrównanym meczu i remisie 1-1 na stadionie HSV niestety odpadła z dalszych rozgrywek, ale jednak kibicom Stali z tamtego okresu najbardziej zapadł w pamięci mecz z Realem Madryt, który wówczas pierwszy raz przyjechał do Polski. Jesienią 76 roku Mielczanie wpadli na Królewskich w pierwszej rundzie Pucharu Europy. Mecz w Mielcu oglądało według relacji 40 tysięcy widzów. W składzie Królewscy mieli mistrza świata Paula Breitnera, Duńczyka Henninga Jansena, hiszpańskie gwiazdy Benito, Pirriego czy Santillane, a także późniejszych selekcjonerów Hiszpanii José Antonio Camacho i Vicente del Bosque. Nie dziwi więc, że przed starciem z Realem padł nawet pomysł, by zagrać na Stadionie Śląskim. Kocioł Czarownic też wypełniłby się do ostatniego miejsca. Niemniej postawiono na wielkie święto dla Mielca. Królewscy zameldowali się w hotelu Jubilat, a ten spełnił ich wygórowane oczekiwania, czy to dotyczące oliwy z oliwek, czy czerwonego wina. Powiedzenie organizacyjnie Stal Mielec, które powstało w latach 90. odnośnie tamtych czasów, miało zupełnie inny wymiar. Wszyscy w Mielcu stanęli na wysokości zadania. Sam mecz to klasyka polskiego futbolu. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka i tak dalej. W tym wypadku, gdyby ciut wcześniej zatwierdzono sprowadzonego Szarmacha, gdyby nie odszedł Domarski. W Mielcu skończyło się na 1-2, a w rewanżu Stal poległa 0-1. Śląsk-Napoli, 1977 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. To się mogło udać. Po pierwsze dlatego, że Śląsk zremisował u siebie na Stadionie Olimpijskim 0-0. Każdy bramkowy remis go urządzał. Po drugie, wiosną 77 roku miał najlepszą drużynę w kraju. Szedł na mistrza Polski. Niestety szansa nie została wykorzystana. Wrocławianie zagrali poniżej swoich możliwości, jakby przytłoczeni samą szansą. Gole dla Napoli strzelali Massa, Chiarugi, a do dziś we wspomnieniach z tamtego wyjazdu najwięcej miejsca poświęca się kwestiom turystyczno-handlowym. W przeglądzie sportowym golkiper Zygmunt Kalinowski wspominał, że piłkarze dostali $2 kieszonkowego na dzień, a Tadeusz Pawłowski, że zawodnicy zabrali sporo towarów na handel. A to wódkę, a to kryształy, a to ruski kawior dający się wymienić na choćby zachodnie ciuchy. Takie to były czasy. Legia Milan, 1972 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. W barwach Legii 3 złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W barwach Milanu legendarny Gianni Rivera, a na ławce trenerskiej Cesare Maldini. Legia na pewno nie podchodzi do tego meczu jako zespół, który musi się Milanu bać. Owszem, Rossoneri byli faworytem, ale Legia była już cenioną w Europie firmą. Władze zarządziły, by domowy mecz Legia rozgrywała na Stadionie Dziesięciolecia. No niby też w Warszawie, ale jednak nie na swoim obiekcie. Piłkarze i działacze byli przeciwni. Woleli grać po prostu u siebie, tam gdzie znali dobrze każdy kąt boiska. Niestety tej szansy nie dostali. Kwintesencją meczu w Warszawie był gol Kazimierza Dejny.
Dejna lata później przyznał, że bramkę z Milanem uważa za najpiękniejszą w karierze. Stadion dziesięciolecia raczej też ładniejszego gola nie widział. Niestety nie zachował się ślad wideo, ale w relacjach czytamy o bajecznym woleju po zagraniu Białasa, piłce jeszcze ocierającej poprzeczkę i wpadającej do bramki. Co ciekawe, we wszystkich wspomnieniach tamtego meczu zachował się opis oklasków dla Dejny ze strony piłkarzy Milanu. Sam bramkarz Rossoneri, Pierangelo Belli, bił brawo Kace po uderzeniu. Było to trafienie na 1-1. W rewanżu również 1-1, ale w doliczonym czasie gry Chiarugi przesądził wynik dwóch meczów. Do dziś pokutuje przekonanie, że Legii zabrakło do awansu na tyle niewiele, że może możliwość gry przy Łazienkowskiej dałaby awans. Borussia Mönchengladbach Śląsk, 1979 rok, Puchar UEFA. Gladbach było w tamtej dekadzie jedną z najlepszych drużyn świata. Bundesligę wygrywało kilkukrotnie. Pięciokrotnie grało w finale europejskich pucharów, w tym w finale Pucharu Europy. W 1977 roku złotą piłkę odebrał piłkarz Borussii Allan Simonsen, a jednak Śląsk Wrocław pojechał do Niemiec i przywiózł stamtąd remis. Co więcej, Niemcy strzelili gola po naciąganym rzucie karnym. Śląsk odpowiedział kapitalnie, tak jak w przypadku Dejny z Milanem, tak wielu uważa, że Śląsk nie strzelił nigdy równie pięknej bramki niż tamtej na Borussii. Piłkarze WKS zakręcili gwiazdami światowej piłki, doliczyć się można 7 kolejnych podań z pierwszej piłki, a wszystko pewnie skończył Mieczysław Olesiak. Znowu we wszystkich wspomnieniach uczestników tamtego meczu przewija się myśl, można było wygrać, nie taki diabeł straszny. Może brakło odwagi, zdecydowania, może podeszliśmy ze zbyt wielkim respektem. Rewanż to niestety te same nuty. Śląsk wyszedł na prowadzenie po 11, ale później rozkręcili się i Duńczyk Simonsen, i Nielsen. Śląsk walczył, próbował, grał nieźle, ale przegrał 2-4. Borussia wygrała wtedy całą edycję Pucharu UEFA. Górnik Zabrze Manchester City. Puchar zdobywców pucharów 1971 rok. 23 marca 1971 roku w kopalni Mikulczyce-Rokitnica w Zabrzu miał miejsce wypadek. Na pokładzie 508, 780 metrów pod ziemią, walący się chodnik przysypał 19 górników. 8 uratowano, parę godzin po katastrofie. Wszystkich innych po długotrwałych poszukiwaniach uznano za zmarłych. A jednak Alojzy Piątek przeżył 6,5 doby pod ziemią w szczelinie 100 na 70 cm. Przeżył m.in. dzięki temu, że pił własny mocz. Jemu samemu, jak później przyznał, zdawało się, że pod ziemią spędził maksymalnie 2 dni. Zdarzenie nazwano cudem w Zabrzu. Przez kolejne dekady zawsze Piątek służył za przykład, że akcje ratunkowe trzeba prowadzić do końca. On sam stał się postacią publiczną, a o jego historii powstał film dokumentalny i książka. I tak mocno udokumentowane zostało pierwsze, o co zapytał Piątek tuż po tym, jak został wydobyty. A spytał wtedy, jak grał Górnik. Piątek pytał o mecz z Manchesterem City w Pucharze Zdobywców Pucharów. Nie o jedynym udziale polskiej drużyny w finale europejskich pucharów, ale o rewanżu rok później, kiedy los znowu połączył te drużyny. Tym razem rozegrano aż 3 spotkania, bowiem w wypadku remisowego rezultatu po 2 meczach grano kolejne, decydujące starcie. W pierwszym spotkaniu Górnik wygrał 2-0 u siebie. Mecz zapamiętany został choćby z tej przyczyny, że przyszło 160 tysięcy zgłoszeń o bilety na Stadion Śląski. Dwubramkowa zaliczka polskiego Realu, jak nazywano wtedy Górnika, a mającego w szeregach Lubańskiego, którego widzieli u siebie królewscy z Madrytu. Wydawało się, że wystarczy. Niestety wyjazdowy mecz, o który pytał Alojzy Piątek, skończył się wynikiem 0-2. Było to spotkanie brutalne, w którym Polacy nie mieli szczęścia. Stracili kontuzjowanego Wilczka, potem musiał opuścić boisko Latocha. Aura też dodawała smaczków. W Zabrzu mecz rozgrywano na mrozie, podczas gdy na Main Road zacinał deszcz. Trzeci mecz w Kopenhadze Górnik przegrał 1-3. Spotkanie na równiutkiej murawie w dobrych warunkach pogodowych. Górnicy przyznawali, że w tym spotkaniu z City było po prostu lepsze. Ruch Chorzów, Feyenoord Rotterdam, 1974 rok. Puchar UEFA. Latem 1974 roku reprezentacja Holandii została wicemistrzem świata i owszem, symbolami tej drużyny są Cruyff czy Neskens, ale to z Feyenoordu powołano na mundial aż 7 zawodników, więcej niż z jakiejkolwiek innej drużyny. To z tymże Feyenoordem, naszpikowanym późniejszymi finalistami Mistrzostw Świata w marcu 1974 roku, Ruch Chorzów mierzył się w ćwierćfinale Pucharu UEFA. Ruch po remisie 1-1 u siebie jechał do Holandii bez kompleksów. Co więcej, po bramce Joachima Marksa prowadził do przerwy. W drugiej połowie wyrównał jednak król strzelców tamtej edycji Pucharu UEFA, Lex Schönmacher, z karnego. Feyenoord, późniejszy triumfator turnieju, przesądził o 2 meczu dopiero w dogrywce.
Holenderska gazeta Telegraph pisała: Feyenoord przeszedł piekło niepewności. Wiedzieliśmy, że ruch może okazać się bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, ale dojrzałość, jaką zademonstrował, zaskoczył 47-tysięczną widownię. Koniec cytatu. Kontrowersji tym razem nie zabrakło. Jerzy Wilim, piłkarz niebieskich, zaraz po meczu w prasie mówił, że arbiter sędziował pod Feyenoord, a karnego podyktował z powietrza. Wciut inne tony po latach uderzał Piotr Czaja, zauważając, że przed dogrywką piłkarze holenderscy zeszli do szatni i przebrali się w suche stroje, a ruch pozostał w mokrych, ciężkich od deszczu koszulkach. Na pewno ta kwestia organizacyjna nie pomogła mu osiągnąć sukcesu. Manchester City widzę w Puchar UEFA 1977 rok. Historia Widzewa, budowanego w latach 70. przez Ludwika Sobolewskiego, jest historią niesamowitą, hollywoodzką. Widzew jeszcze w drugiej połowie lat 60. grał w czwartej lidze, niżej od rezerw ŁKS-u. W kilkanaście lat przeszedł zdumiewającą drogę do półfinału Pucharu Europy. Ten pucharowy lot rozpoczął się w dwumeczu z Manchesterem City, który był debiutem RTS-u w Europie. Co ciekawe, Widzew przystępował do starć z Anglikami, mając zaledwie 5 punktów w lidze po 9 kolejkach i był czerwoną latarnią polskiej ekstraklasy. Menadżer Citizens Tony Book wybrał się do Polski na jeden z meczów widzewiaków, obejrzał porażkę Łodzian 1-3 z Arką Gdynia i nie dawał widzewiakom najmniejszych szans w grze z jego zespołem. Manchester City podchodził przecież do dwumeczu jako lider First Division. Podobno lądującym w Anglii Łodzianom celnik miał pokazać 5 palców, bagaż goli, jakie przyjmą The Citizens. Zaczęło się istotnie zgodnie z przewidywaniami. City grało lepiej i po godzinie prowadziło 2-0. Ale wtedy Zbigniew Boniek pokazał wielką klasę na dużej scenie. Jego piękne trafienie dało Widzewowi kontakt, ale i wiarę. 5 minut później karny dla Widzewa. Boniek nie był przewidziany do strzelania. Miał uderzać doświadczony stoper Wiesław Chodakowski, ale Boniek dał znać o swoim charakterze. Chodakowski zdradzał oznaki niepewności, więc Zibi wziął na siebie tę presję. Echem ta sytuacja odbije się następnego lata, kiedy Dejna zmarnuje 11 z Argentyną w kluczowym momencie Mundialu 78, a Boniek zaproponuje mu przed strzałem, że jakby co, to on może uderzać. Angielska prasa ochrzciła po meczu Bońka czerwonym diabłem. Citizens wciąż wierzyli, że i tak awansują, ale u siebie Widzew wykręcił 0-0 i przeszedł. Wielka drużyna, która potrafiła bić najlepszych w Europie, ale też widzewski charakter, wykuwały się m.in. w tym meczu. Manchester City na Main Road to jeden z najważniejszych elementów widzewskiej mitologii. Ruch Saint-Étienne, 1975 rok, Puchar Europy. 3/4 finały Pucharu Europy to polski dorobek lat 70. w najważniejszych rozgrywkach Starego Kontynentu. Każdy jest osobną opowieścią o zmarnowanej szansie. Weźmy niebieskich. Saint-Étienne było wówczas topową ekipą Starego Kontynentu, potrafiącą z fanfarami wejść do finalnych etapów pucharów. A jednak w marcu 75 roku przyjechali do Polski i długo nie wiedzieli, co się dzieje. Przy cichej, na której według relacji zameldowało się tego dnia 40 tysięcy widzów, Francuzi dostawali lekcje futbolu. Po godzinie niebiescy prowadzili 3-0 dzięki bramkom Maszczyka, Benigiera i Bulli. A jednak to prowadzenie zostało roztrwonione. Mecz w Chorzowie zakończył się wynikiem 3-2, czyli Saint-Étienne złapało kontakt. Na wyjeździe ruch dostał gola w 3. Podopieczni Michała Wiczana szukali bramki cały mecz, ale to Hervé Revelli w 84 minucie z karnego przesądził o losach dwumeczu. Legia Warszawa, Atletico Madryt, 1971 rok, Puchar Europy. Takie czasy, że Legia mogła nawet uchodzić w rywalizacji z Atletico za faworyta. Mówimy przecież o drużynie, która sezon wcześniej dotarła do półfinału Pucharu Europy. Rok później, w ćwierćfinałowym starciu z Hiszpanami, Legia najpierw przegrała 0-1 na Manzanares, wówczas uznawanego za jeden z najnowocześniejszych stadionów świata. Jeden gol straty nie robił na legionistach żadnego wrażenia, szczególnie że rundę wcześniej, po porażce 0-1 w Belgii ze Standardem Liège, odrobili straty. Jak pisze wielki kronikarz legijnej historii, Wiktor Bołba, przed warszawskim meczem z Atletico piłkarze Legii rozegrali w Bytomiu mecz ligowy z Polonią. Z myślą o czekającym ich rewanżu z Hiszpanami, legioniści grali na zwolnionych obrotach, dlatego wynik 0-0 nie wzbudzał emocji. Więcej emocji piłkarze doświadczyli wracając z Bytomia, gdyż wskutek defektu klubowego autokaru pod Piotrkowem Trybunalskim resztę trasy pokonywali na własną rękę, szukając przygodnych środków komunikacji, lokomocji. W ten sposób, wędrując część trasy na piechotę, Lesław Ćmikiewicz zachorował na anginę. Atletico w Warszawie szybko wyszło na prowadzenie, a potem ograniczyło się do bronienia. Mało się nie przeliczyło, bo po trafieniach Pieszki i Stachurskiego Legia od 51 minuty prowadziła 2-1. Miała dobre 40 minut, żeby przeciągnąć szale na swoją korzyść. Legia nacierała do tego stopnia,
że po meczu gracze Atletico twierdzili, że dawno nie przeżyli takiej piłkarskiej nawałnicy. Po ostatnim gwizdku Jacka Taylora jednak to oni padli sobie z radości w ramiona. Malmö Wisła Kraków, 1979 rok, Puchar Europy. W sezonie 78-79 o awans do czwórki najlepszych Wisła grała z Malmö FF. Szwedzi byli szanowani, nie docierasz do tej rundy przypadkiem. Wcześniej ograli mistrza Francji, AS Monaco, a także mistrza Związku Radzieckiego, Dynamo Kijów. Ale przecież i dokonania Wisły były imponujące. Wyeliminowanie Klub Brugge, mistrza Belgii, a także zbrojowki Brno, ówczesnego mistrza Czechosłowacji. Miało to swoją wymowę. Tak samo jak wypowiedź trenera Malmö, który marzył o remisie w Polsce. W Wiśle grał wtedy szereg kadrowiczów, a Polska zaprezentowała się na mundialu w Argentynie lepiej niż Szwedzi. Trener Malmö celu przewidzianego na mecz w Krakowie nie zrealizował. Po porażce 1-2 mówił: Wisła okazała się lepsza od Monako i lepsza od Dynama Kijów, a więc drużyn, z którymi dotąd zmierzyliśmy się w tej edycji. Podziwiam u krakowian świetną organizację gry, umiejętność walki ofensywnej i precyzyjne krosowe podania. Koniec cytatu. Niestety, rewanż w Szwecji należy traktować jako wielką, niewykorzystaną szansę polskiego futbolu. Raz, że Wisła broniła zaliczki, a jeszcze w 58 minucie wyszła na prowadzenie. Marek Motyka wspominał po latach, że po bramce Kmiecika widział zrezygnowanie w twarzach rywali. Jak to się więc stało, że następne pół godziny były trzęsieniem ziemi? Stracone 4 bramki, w tym 2 z karnych. Obwiniano bramkarza Stanisława Goneta, który wielokrotnie był podporą zespołu, ale tym razem akurat miał zły dzień. Malmö w półfinale ograło Austrię Wiedeń. Uległo dopiero Nottinghamowi Forest w finale rozgrywek. Nikt poza Wisłą i Nottinghamem nie tylko nie zdołał ich pokonać w tamtej edycji, ale nawet strzelić bramki. Wisła byłaby być może nawet faworytem spotkania z Austrią Wiedeń. Znowu możemy gdybać. Ale tak, finał Wisły z legendarną drużyną Briana Clougha był w zasięgu, ale ciągle za daleko. Manchester United, Widzew Łódź, 1980 rok. Puchar UEFA. Manchester United między 1967 a 93 roku nie sięgnął po żaden tytuł mistrza Anglii. W sezonie 74-75 grał nawet w angielskiej drugiej lidze. Ale nie żartujmy, to, że w 1980 nie przeżywali swoich złotych lat, nie sprawia, że wyeliminowanie go przez Widzew może być umniejszane. Łodzianie dzięki 1-1 na Old Trafford i 0-0 w Łodzi przechodzili klub legendarny, nawet jeżeli akurat szukający swojej tożsamości. Widzew podczas wspaniałej jesieni pucharowej 80 roku prowadził Jacek Machciński. Miał wówczas zaledwie 32 lata. Wcześniej pracował z Leszkiem Jezierskim. Prezes Ludwik Sobolewski sporo ryzykował, zatrudniając tak młodego szkoleniowca, ale kolejny raz udowodnił swoje wybitne oko do talentów i charakterów. Machciński przecież dawał radę nie tylko osiągać tak spektakularne sukcesy boiskowe, ale trzeba docenić sam fakt, że potrafił zapanować nad szatnią pełną mocnych osobowości ze Zbigniewem Bońkiem, Włodzimierzem Smolarkiem, Mirosławem Tłokińskim, czy świeżo pozyskanymi znakomitymi wzmocnieniami drużyny Józefem Młynarczykiem i Władysławem Żmudą. O ambicji widzewiaków mówi sam fakt, że cieszyli się z losowania. Pierwsza runda mogła być łatwiejsza. Nic z tych rzeczy, jak spadać to z wysokiego konia. United na swoim obiekcie rozpoczęło znakomicie od bramki w 4 minucie Irlandczyka z północy, samego McIlroya, ale kapitalną bombą z rzutu wolnego odpowiedział Krzysztof Surlit. Nawet trener Czerwonych Diabłów, Dave Sexton, komplementował strzelca, mówiąc, że był to gol stadiony świata. W późniejszej fazie całego dwumeczu młody szkoleniowiec Widzewa wygrał pojedynek taktyczny. Co najciekawsze, Machciński przewidział cały scenariusz na dwumecz. Na konferencji przed pierwszym spotkaniem powiedział, że Widzew zremisuje bramkowo w Anglii, a w Polsce będzie bezbramkowy remis. Niestety na ŁKS-ie, na którym to stadionie Widzew rozgrywał wtedy mecz, doszło też do starcia obu stron kibicowskich. Punktem zapalnym było nieporozumienie. Na wypełnionym szczelnie obiekcie kibice Widzewa świętowali z takim rozmachem, że aż zbliżyli się do sektorów zajmowanych przez kilkudziesięciu Anglików. Ci myśleli, że to przyczynek do ataku i zaczęli ciskać w widzewiaków fragmentami wyrywanych ławek. Zamieszki tłumiła milicja. Widzew po tym dwumeczu miał już na rozkładzie obie ekipy z Manchesteru. Niewiele drużyn w pucharach może się pochwalić takim osiągnięciem. Ciekawa z perspektywy jest też przyszłość trenera Machcińskiego. Dziś już niestety świętej pamięci. Kilkanaście dni po pierwszym mistrzostwie dla Widzewa złożył on dymisję. Nigdy już nie odniósł takich sukcesów jak z Łodzianami, ale może dlatego, że był szkoleniowcem, który ma silną rękę, chodzi swoimi ścieżkami, nie idąc na układy. Gdy rzucił futbol, mówił, że ma dość funkcjonującego w polskiej piłce kolesiostwa i wszechobecnej korupcji.
Juventus Widzew, 1980 rok, Puchar UEFA. Manchester United może szukał w 80 roku swojej tożsamości, ale Juventus to była europejska potęga. W bramce profesor Dino Zoff, w obronie synonim boiskowej brutalności Claudio Gentile. Obok niego Gaetano Scirea, etatowy defensor squadra Azzurra. Na skrzydle Marco Tardelli, w ataku supersnajper Roberto Bettega, w pomocy Liam Brady. Juventus był wielki w tamtym sezonie. Po porażce z Widzewem sięgnie po triumf w Serie A. Pierwszy mecz odbył się w Łodzi. Jak w doskonałej książce Wielki Widzew pisał Marek Wawrzynowski, piłkarze Juventusu mieli wyższość wypisaną na twarzach. Odróżniali się nawet ubiorem i opalenizną. Należy zaryzykować, że nie tylko ich piłkarska marka zadziałała na złych chłopców z Widzewa jak płachta na byka. Bo nie ma co się oszukiwać. Tamten Widzew to byli ludzie, którzy potrafili skoczyć tak rywalom, jak czasem sobie do oczu. Nie było chodzenia spać o 20-22, nie było pilnowania diety z jarmużem czy czymś tam innym. Ludwik Sobolewski wiedział, jaką chce drużynę. Owszem, potrafiącą świetnie grać, z przynajmniej jednym wybitnym artystą, ale też taką, która nigdy przed nikim nie pęknie. Niemniej, żebyśmy też nie przesadzali. Tak, Widzew potrafił na boisku walczyć, ale każdy z Juventusem walczył. Starą damę trzeba było jednak przede wszystkim ograć. I na to też Widzew miał, by tak rzec, dość prochu w arsenale. Dodatkowo zrobił co się da, by podejść do tego meczu w nowoczesny sposób. Asystent Jacka Machcińskiego drobiazgowo rozpracował Juventus. Widzew podszedł do tego meczu bez żadnych kompleksów. Wyszedł na prowadzenie? Nic to. Szuka kolejnej bramki. Stracił go na 1-1? W niczym go to nie podłamało, a nawet po wygraniu 3-1 Machciński powiedział na pomeczowej konferencji, że jest rozczarowany, bowiem wynik powinien być wyższy. Przed rewanżem sprawa była jednak otwarta. Juventus już wiedział, z kim ma do czynienia. Nie było mowy o lekceważeniu. Pytano widzewiaków wprost, czy wierzą w awans. Tym razem wymowny cytat Zbigniewa Bońka. Gdybym nie wierzył w sukces, poprosiłbym trenera o niewystawianie mnie do gry. Turyńczycy mieli wymarzony wynik po golach Tardellego i Furino. Pięta strzelił na 1-2, ale w 61 minucie Brady podwyższył na 3-1. Do końca meczu i dogrywki rezultat nie drgnął. W karnych koncert dał Józef Młynarczyk, który obronił dwie jedenastki. Ten wynik ma o tyle większe znaczenie, że arbiter posędziował pod Włochów, co przyznawał sam Gaetano Scirea, który po latach powiedział, że faulował Bońka w polu karnym i tylko epilog tamtej jesieni jest w kontekście takich zwycięstw ciut niezrozumiały. Ipswich Town, najsłabsze z trójki rywali Widzewa, wygrał 5-0 na własnym stadionie. Łodzianie odpowiedzieli wygraną 1-0 u siebie, ale dwumecz był rozstrzygnięty.